zapowiadała, że chce debaty z kandydatką PiS na szefa rządu przed wyborami parlamentarnymi. Są deklaracje, ale żadnych konkretnych ruchów na razie nie ma. Pojawiają się tylko plotki. Czy przedwyborcza rozmowa Ewy Kopacz i Beaty Szydło się odbędzie? A może czeka nas powtórka z debaty przed wyborami prezydenckimi, kiedy to Bronisław Komorowski odmówił rozmowy z konkurentami? Witam Państwa, Marta Jerzewska. To jest Suma Dnia Telewizji Republika. Zarówno S10, jak i S5 oczekiwana przez mieszkańców ziemi kujawsko-pomorskiej będą realizowane. Kolejny dzień kampanii objazdowej przed wyborami parlamentarnymi. Zlikwiduje ten niesprawiedliwy podatek dla KGHM-u, podatek miedziowy. Ja będę debatować z Beatą Szydło, skoro nie chce debatować ze mną prezes. Zamieszanie wokół debaty Szydło-Kopacz. Czy ona zdania nie zmieni, to ja nie wiem. Ja jestem gotowa do debaty z tobą. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. To jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia sobie rząd, przynajmniej przed wyborami parlamentarnymi. Premier mówiła o tym na wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów w Bydgoszczy. Przedstawiła plan dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, podając je za przykład spektakularnego rozwoju infrastruktury. Dzisiaj w Kruszwicy w ramach Krajowej Spółki Cukrowej uruchamiany jest wielki kamienny piec, największy w polskim cukrownictwie. To inwestycja o wartości 7 milionów złotych. Pozwoli to potroić produkcję cukrowni w Kruszwicy. Województwo kujawsko-pomorskie to także spektakularny przykład rozwoju infrastruktury. Już w najbliższych dniach będą podpisane umowy na budowę drogi ekspresowej S5. Tym samym rozpocznie się projektowanie i budowa. A w programie budowy dróg krajowych na liście inwestycji priorytetowych do realizacji znajduje się droga ekspresowa S10 między Bydgoszczą a Toruniem. Dzięki tym inwestycjom województwo kujawsko-pomorskie będzie jednym z najlepiej skomunikowanych regionów w Polsce. Tymczasem wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziała likwidację tak zwanego podatku miedziowego, którym obciążony jest KGHM Polska Miedź w Lublinie. Kandydatka PiS na premiera Beata Szydło przekonywała, że takie firmy jak KGHM Polska Miedź powinny być przez państwo wspierane. Bardzo głośno upominamy się o KGHM i przygotowaliśmy stosowny projekt ustawy. Ja mam przed sobą ten projekt ustawy. Pani poseł Elżbieta Witek razem z przewodniczącym klubu Mariuszem Błaszczakiem i panem marszałkiem Stanisławem Karczewskim 3 miesiące temu na konferencji tutaj w Lublinie prezentowała ten projekt. On jest gotów, jak państwo widzicie, jest złożony w lasce marszałkowskiej, skierowany do pierwszego czytania. To jest ustawa o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli będziemy tworzyli rząd, jeżeli państwo nam zaufacie, zlikwiduje ten niesprawiedliwy podatek dla KGHM-u, podatek miedziowy, i zrobimy wszystko, żeby KGHM rozwijał się, a wszystkie środki, które dzięki swojej działalności będzie wypracowywał, inwestował w rozwój firmy. Skoro pokazujemy kandydatów na premiera, czas sprawdzić, co pokazują ostatnie badania. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w zeszłą niedzielę, wygrałoby je PiS, ale w Sejmie byłoby aż 6 partii. Tak wynika z najnowszego sondażu pracowni Ibris. Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem 34% wyborców. Na Platformę Obywatelską zagłosowałoby 24% wyborców, a 9% to głosy oddane na Zjednoczoną Lewicę. Do Sejmu weszłaby jeszcze Nowoczesna, Ryszarda Petru, Ruch Pawła Kukiza i PSL. To pierwsze badanie, które wskazuje na możliwość sporych problemów ze stworzeniem stabilnej koalicji. Z dotychczasowych badań wyłania się obraz samodzielnych rządów PiS albo też konieczność dobrania przez te partie kilkunastu posłów.
Premier Ewa Kopacz przyznała, że będzie debatować z Beatą Szydłą. W takim razie pytanie, dlaczego do tej pory tylko o tym mówi, a nic nie robi, by do debaty doprowadzić. Socjolog Tomasz Żukowski uważa, że zachowania premier wynika raczej co innego, a sama szefowa rządu tak naprawdę może tej debaty nie chcieć. Otóż w oparciu o doświadczenia wcześniejszych wyborów wiemy, że w końcówce kampanii spotykają się ze sobą dwie tendencje. Jedna dość naturalna tendencja, że te mniejsze formacje, które mają własną tożsamość, mogą łącznie zyskiwać. Dlatego, że jakby sytuacja końcówki kampanii jest inna niż ta, którą wyznaczają wcześniejsze sondaże. Ci mniejsi po prostu mają relatywnie większą możliwość wyrażenia samych siebie, opowiedzenia sobie o swoich programach, koncepcjach. I druga tendencja, która to może równoważyć albo nawet przeciwważyć, to jest jakby wyrazisty spór, dyskusja, debata między dwoma głównymi formacjami. Od tego, która z tych dwóch tendencji przeważy, no zależą w dużym stopniu przyszłe sondaże. Od kilku tygodni premier Ewa Kopacz wzywa do debaty z Prawem i Sprawiedliwością, ale tak naprawdę wszystko wygląda na to, że jest nią niezainteresowana. Przyznał to dziś w liście szefa sztabu wyborczego PiS, szef stacji TVN24 Adam Pieczyński. Z pisma tego wynika, że do tej pory Platforma nie odpowiedziała na propozycję zorganizowania debaty Ewy Kopacz z Beatą Szydło. Szanowny panie marszałku, uprzejmie informuję, że ze strony stacji TVN24 wszelkie ustalenia dotyczące debaty przedwyborczej w dniu 16 października pomiędzy panią prezes Beatą Szydło a panią premier Ewą Kopacz są w mocy. Jednocześnie w związku z brakiem odpowiedzi ze strony sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej informuję, że stacja TVN24 ponowiła swoje zaproszenie do wyżej wymienionej debaty i przekazała je na ręce szefa sztabu Marcina Kierwińskiego. Ja nigdy nie uciekałam od debaty. I w starym zwyczaju było tak, że szefowie partii politycznych, tej opozycyjnej i rządzącej, spotykali się podczas debaty, przedstawiając swoje bardzo realne programy. Ale jeśli rzeczywiście pan prezes Kaczyński dzisiaj nie chce, chowa się za plecami Beaty Szydło, to ja już kilka razy powtórzyłam, ja będę debatować z Beatą Szydło, skoro nie chce debatować ze mną prezes. Zawsze i od początku deklarowałam chęć uczestniczenia w debacie. To pani premier Kopacz histerycznie zmieniała zdanie. Dzisiaj słyszę, że chce tej debaty i dobrze, bo Polacy powinni wiedzieć, jakie programy mają politycy przed wyborami. Natomiast czy ona zdania nie zmieni, to ja nie wiem. Ja jestem gotowa do debaty stanąć. Najnowsze informacje mówią o tym, że redaktor naczelny TVN24 skierował list do szefa sztabu Prawa i Sprawiedliwości, z którego wynika, że Platforma Obywatelska odmówiła uczestnictwa w debacie w proponowanym przez telewizję TVN terminie. A teraz pytanie, komu by sprzyjała taka debata i czemu sztab Ewy Kopacz tak długo unika zgody na debatę z Beatą Szydło? O tym rozmawiali publicyści w programie Wolne Głosy. Ja myślę, że chyba dojdzie do niej jednak, no już po takim wymianie takich mocnych zdań, ale z drugiej strony, no nie wiem, no premier Kopacz wykazała się, kiedy to było wczoraj czy przedwczoraj, tak rażącą niekompetencją, kiedy zaprzeczyła programowi własnego rządu, mówiąc o tym, że nie będzie elektrowni atomowych, kiedy jej wicepremier, czyli Piechociński, jest pełnomocnikiem rządu do spraw energii jądrowej, skoro rząd wydał już bodajże 300 milionów na to, a ona mówi, no ale dobrze, pomijając jej niekompetencje, myślę, że tej debaty dojdzie. Spodziewam się, że ona będzie wyglądała tak, jak widzieliśmy tutaj na tej próbce, to znaczy taka agresja i złośliwość ze strony premier, prawda, mówienie, że zarzucanie czy insynuowanie, że Jarosław Kaczyński kryje się za spódnicą, no jest to żenujące, mówiąc prawdę, ale taki jest poziom, który reprezentuje premier Kopacz, więc myślę, że to tak będzie wyglądało, że z jednej strony próba jakiejś tam merytorycznej dyskusji ze strony Beaty Szydła, a z drugiej strony tego typu odzywki. To dla mnie jest dziwna postawa, nie wiem, czy to wynika z jakiegoś znowu bałaganu w sztabie, bo ja widziałem na stronach internetowych korespondencję, z której wynika, że sztab wyborczy Platformy Obywatelskiej jakoś nie miał czasu zająć się sprawą debaty. No ale zakładam, że są tak zapracowani, że może im to umknęło. Debata będzie, debata nic nam nowego nie wniesie, bo my mamy kampanię wyborczą merytorycznie najgorszą ze wszystkich, które widziałem od 1989 roku.
Tydzień temu politycy PO mieli zaprezentować spot uderzający w politykę zagraniczną PiS, ale po wystąpieniu prezydenta Andrzeja Dudy zrezygnowali, a to dlatego, że postawa naszego prezydenta na forum ONZ została przyjęta z aprobatą przez cały świat. Dziś za to Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało nowy spot, w którym komentuje zamieszanie wokół budowy w Polsce elektrowni atomowych. Co dalej z gospodarczą przyszłością Polski i która kampania ma na nią najlepszy plan? Odpowiedzi na te pytania szukał Radosław Jankiewicz. W przeciwieństwie do moich oponentów politycznych nie mam w tyle głowy po cichu budowania kopalni elektrowni atomowych. Tak o rządowych planach budowy elektrowni atomowych zapowiedzianych szumnie 6 lat temu przez Donalda Tuska mówiła w niedzielę premier Kopacz, ale już w poniedziałek zmieniła zdanie. Elektrownie atomowe, o których ja mówię, są uzupełnieniem tylko i wyłącznie tego, co jest podstawą i bazą. Bezpieczeństwo energetyczne Polski ma być budowane na zdrowych kopalniach i na polskim węglu. Ja myślę, że powinien minister Skarbu Państwa, który się zajmuje nadzorem wszystkich spółek, również tej spółki, która Panią tak bardzo interesuje, powinien zdać takie sprawozdanie. Sprawozdania jak nie było, tak nie ma. Spytaliśmy ministra Skarbu, co się dzieje z polskim programem budowy siłowni atomowych. No jest realizowany zgodnie z harmonogramem. To znaczy to, co mówiła Pani premier... To ja teraz muszę kończyć, bo wychodzimy na Radę Ministrów. Żadnych konkretnych informacji na temat polskich elektrowni atomowych ze strony rządu nie udało się nam uzyskać. Program atomowy Polski to jeden wielki chaos. Można odnieść wrażenie, że rząd miota się od ściany do ściany i zależnie od tego, czy prowadzi kampanię wyborczą, czy rozmawia z inwestorami, mówi zupełnie co innego. To nie buduje powagi projektu, powagi sytuacji i bardzo trudno jest zrozumieć, gdzie dzisiaj jest projekt atomowy. Początki były bardzo ambitne. 6 lat temu rząd Tuska zapowiadał budowę 2 siłowni atomowych o mocy 3000 MWh każda, z których pierwsza miała zacząć dostarczać prąd do sieci już w 2019 roku. Ale na początku 2014 roku rząd Donalda Tuska stworzył nowy plan dla energetyki atomowej w Polsce, który zakładał, że pierwsza elektrownia, warta około 60 miliardów złotych, ma działać w 2025 roku. Chcemy zapewnić Polsce i Polakom własną, po najtańszym koszcie, energię, która będzie fundamentem naszej konkurencyjności na dziś i na jutro. Nawet gdyby w Polsce nie było presji na budowę energetyki jądrowej, to posiadanie własnego programu jądrowego byłoby i tak naszą narodową powinnością. Program atomowy szybko stracił impet, a chociaż cel coraz bardziej się oddalał, pieniądze z budżetu płynęły wartkim strumieniem. Jeżeli chodzi o koszty, to tak jak podawaliśmy opinii publicznej niejednokrotnie, są to koszty ponad 180 milionów i tak jak mówię, no to są koszty związane z przygotowaniem tej inwestycji. Plus wynagrodzenia władz spółki. Były minister skarbu w rządzie Tuska, a później prezes spółki, która ma realizować ten program, wraz z nagrodami zarabiał około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Najważniejsze będą najbliższe 3-4 lata, czyli 2016 i 2017, przełom 2017-2018 roku, gdzie po drodze będziemy musieli potwierdzić określoną już lokalizację, uzyskać decyzję lokalizacyjno-środowiskową, wybrać technologię i przygotować komplet dokumentacji dla ministra gospodarki na wydanie decyzji zasadniczej. Z projektu budowy elektrowni atomowej po prostu zrobiono synekurę dla swoich znajomych, dla polityków, którzy zostali odsunięci z pierwszej linii przez Platformę Obywatelską, a zapewniono im złote parasole. Otóż to jest marnotrawstwo publicznych pieniędzy, co się po prostu nie powinno nigdy zdarzyć. Zdaniem ekspertów sprawę dodatkowo komplikuje brak jasnej strategii energetycznej dla Polski. Dzisiaj, jeżeli przeczytać projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku, to można z niego wyczytać wszystko, że będziemy rozwijać każdy możliwy sektor gospodarki energetycznej, wszystkich będziemy wspierać, każdemu będziemy pomagać, co tak naprawdę oznacza, że tego pomysłu nie ma. Przejęzyczenie premier Kopacz, która wspomniała o tym, że rząd nie ma w planach budowy kopalni atomowych, jest charakterystyczne i może świadczyć o tym, że ogłoszony przez Tuska polski plan atomowy od początku był mitem, obliczonym tylko na propagandowy efekt. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika. O tym, jakie korzyści Polsce może dać
energia atomowa. O tym rozmawiano w programie Ekonomia Raport. Przeciwko energii atomowej sprzymierzyło się lobby węglowe z lobbym ekologicznym. No, ale 300 milionów poszło już. No, no tak, no, na jakieś plany i projekty. No, to już, powiedzmy, o tym się mówi już od wielu lat. To nie tylko za kadencji, powiedzmy, Donalda Tuska, jeszcze wcześniej tych obietnic, planów, ale to już, no, jeszcze z czasów PRL-u, tak, ten projekt w Żarnowcu. No, to jest energia, która jest tania. Jest droższa od węgla oczywiście, ale tańsza niż te źródła odnawialne. Jest czysta. No i no ogólnie ma takie dobre własności. Tak nie jest, no jest odporna na to, że nie ma wiatru albo nie ma słońca. No szkolenie budzi mnóstwo emocji, prawda? Stosunkowo łatwo dostępne z wielu krajów. Nie musimy go sprowadzać z Rosji. Wydobycie tych rud uranu, no, jest rozproszone. Także no, jedyna wada, no, to jest potencjalne zagrożenie jakimś wybuchem, tak? No, to jedna wada, którą ja znam, rozdmuchana jakoś politycznie. Ja myślę, że to akcentuje się te sprzeczności między tym, co mówi premier, a tym, co mówią inne ośrodki decyzyjne w Polsce, ale wydaje mi się, że kontrowersja nie dotyczy tego, będzie czy nie będzie, tylko jaką będzie odgrywała rolę po prostu. Jak rozumiem, na razie plan rządowy zakłada, że ta elektrownia atomowa pod koniec lat 20. w Polsce będzie. Jesteśmy dopiero na początku tak naprawdę tego procesu. Zapraszam Państwa na drugą część programu Suma Dnia. Zasady wobec samolotów naruszających naszą przestrzeń lotniczą są jednakowe dla wszystkich. Nasze siły zbrojne są doskonale poinstruowane, jak mają reagować. Ta prowokacja wzbudziła nasz niepokój. Rosja ponownie narusza przestrzeń powietrzną Turcji. Nie doszukiwałbym się tutaj żadnej teorii spiskowej. Ten incydent spowodowały złe warunki pogodowe. Prowadzimy politykę otwartych drzwi i apeluję, by Unia postępowała podobnie. Czy deklaracja praw człowieka nie odnosi się do uchodźców? Turcja deklaruje współpracę w sprawie uchodźców, ale przedstawia żądania. Sytuacja, w której setki tysięcy osób przedostają się do Unii Europejskiej przez Turcję, musi zostać zatrzymana. Do tematów zagranicznych przejdziemy tuż po krótkiej przerwie, dlatego zapraszam na reklamy teraz Państwa. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego oświadczyła, że naruszenie przestrzeni powietrznej Turcji przez Rosję nie było przypadkiem. Zdaniem sekretarza generalnego NATO i szefa MSZ Ankary był to już drugi taki przemyślany ruch Kremla. Tymczasem Rosja zrzuca winę na złe warunki pogodowe. Dziś rano otrzymaliśmy od Rosji komunikat, w którym napisali, że naruszenie naszej granicy było błędem i zapewnili, że więcej to się nie powtórzy. Zasady wobec samolotów naruszających naszą przestrzeń lotniczą są jednakowe dla wszystkich. Nasze siły zbrojne są doskonale poinstruowane, jak mają reagować. Jesteśmy ogromnie zaniepokojeni tym incydentem. Turcy mieli prawo odpowiedzieć ogniem na naruszenie ich granic. Doszłoby wówczas do rozlewu krwi, przed którym tak ostrzegaliśmy. Jesteśmy w stałym kontakcie z Turcją i naszymi sojusznikami w NATO. Dopóki nie skonsultujemy naszej wypowiedzi, nie chciałbym uprzedzać faktów. Mogę zapewnić jednak, że ta prowokacja wzbudziła nasz niepokój. Jeśli spojrzeć na mapę, baza w Hejmim znajduje się blisko granicy turecko-syryjskiej. Odległość od granicy wynosi zaledwie 30 km. Z powodu złej pogody niektóre samoloty mogły zboczyć z trasy. Nie doszukiwałbym się tutaj żadnej teorii spiskowej. Ten incydent spowodowały złe warunki pogodowe. W poniedziałek ambasadorowie NATO potępili incydent z udziałem Rosji, określając go jako nieodpowiedzialne zachowanie. Resort obrony Rosji winą za incydent lakonicznie obarcza złe warunki pogodowe. Sekretarz generalny NATO oświadczył, że wbrew tłumaczeniom Moskwy naruszenie przez Rosję przestrzeni powietrznej Turcji nie wygląda na przypadek. Przedstawiciel Rosji przy NATO oskarżył Zachód o prowadzenie wojny informacyjnej przeciw Rosji. Zdaniem Aleksandra Gruszko media krytykują Rosję, dając przy tym bardzo skąpe informacje o działaniach koalicji sił USA, Francji, Arabii Saudyjskiej i Turcji na terytorium Syrii. Jego zdaniem ta tajemnica okrawa o medialne tabu. Rosja od minionej środy prowadzi naloty w Syrii. Twierdzi, że ich celem są dżihadyści tzw. Państwa Islamskiego i inne grupy powiązane np. z Al-Kaidą.
Innego zdania są przeciwnicy polityki Baracka Obamy w Stanach Zjednoczonych. Były dowódca armii amerykańskiej Wesley Clark, który miałby zostać szefem Pentagonu, jeżeli wybory prezydenckie w przyszłym roku wygrałaby Hillary Clinton. Twierdzi nawet, że Ameryka wykorzystuje ekstremistów dla osiągnięcia celów politycznych na Bliskim Wschodzie. Faworyt wyścigu po fotel prezydencki biznesmen Donald Trump zarzuca Białemu Domowi te same błędy, które doprowadziły w Afganistanie do wzrostu roli talibów i powstania Al-Kaidy. Dzisiaj Stany Zjednoczone, zdaniem Trumpa, po raz kolejny nie wiedzą, kogo tak naprawdę popierają. To jest to, czym nazywacie problem syryjski? Walczymy z Asadem, nie wiedząc nawet, kim są nasi sojusznicy wśród syryjskiej opozycji. Mogą być gorsi od prezydenta Asada. Załóżmy, że tak może być, okej? Okay? Z problemu Syrii wynika wielka migracja z Bliskiego Wschodu. To przez ten konflikt Europa chce nam wcisnąć 200 tysięcy ludzi, o których nic nie wiemy. Ta cała sprawa jest żałosna. Nie usprawiedliwiam Putina, ale zobaczycie, że będzie błagać, by wyjść z Syrii. Straci na tej interwencji prawdziwą fortunę. And they may be worse than Assad. They may be worse. Coraz częściej słychać na arenie międzynarodowej, że porozumienie NATO-Rosja jest nieaktualne, ponieważ zostało przez Kreml wielokrotnie łamane. Według eksperta Grzegorza Kostrzewy z Orbasa porozumienie to jest instrumentalnie wykorzystywane przez Niemcy w celu zablokowania pomysłu ustanowienia stałych baz NATO na wschodzie Europy. To porozumienie nie jest traktatem. Nie miało i nie ma żadnej mocy prawnej i Rosja nie może nikogo oskarżyć o łamanie prawa międzynarodowego. Ale co ono zakładało? Gdybyśmy my, sojusz, uznali to porozumienie za nieważne. Te ograniczenia nałożone na nowe państwa członkowskie są następujące. Żadnego stacjonowania natowskiej broni jądrowej, czyli innych państw członkowskich sojuszu. Trzy mają broń jądrową: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Następnie żadnego stacjonowania większych sił bojowych innych państw sojuszniczych, co jest bardzo nieprecyzyjne. Broń jądrowa to precyzyjne określenie, albo jest, albo jej nie ma. Większe jednostki bojowe to przedmiot do dowolnych interpretacji i niestety niektóre państwa, zwłaszcza Niemcy, niektóre państwa członkowskie sojuszu wpływowe używają tego zapisu, aby sprzeciwiać się, właściwie postawić weto wobec, słowo weto nie jest w NATO używane, bo NATO nie lubi wizerunku kłótni i podziałów, ale to jest faktyczne weto przeciwko utworzeniu natowskich, to znaczy wielonarodowych baz wojskowych, także bez broni jądrowej, w Polsce czy w Estonii. Mimo szkodliwości porozumienia NATO-Rosja dla Polski, Radosław Sikorski nie uważa, że powinniśmy forsować zmianę tego aktu. Dał temu wyraz na konferencji Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie. Jeśli chodzi o akt i z założenia aktu NATO-Rosja, to przede wszystkim ten akt był osadzony na założeniu, że NATO i Rosja będą się przemieszczać w tą samą stronę, w stronę kooperacji. Po drugie, ten akt był tylko wyrazem naszych zamierzeń w tamtym czasie. A dzisiaj to robimy, co robimy, robimy w duchu tego aktu, który został wówczas podniesiony. Więc nie uważam, żebyśmy w oficjalny sposób musieli ten akt założycielski relacji NATO-Rosja zmieniać. To realne zagrożenie wymagające przygotowań, ale na szczęście nie gorące. Taka inwazja nie grozi nam dziś lub jutro. Tak ocenił ekspert od spraw międzynarodowych Grzegorz Kostrzewa z Orbas, odnosząc się do niebezpieczeństwa związanego z tak zwanym przesmykiem suwalskim.
to jest odtajniony specjalnie na potrzeby owej waszyngtońskiej konferencji dokument. Ja chciałem spytać o jedną rzecz, panie doktorze. Zaznaczone są, tutaj jest mapa Europy, znam ją świetnie, ale trzy mniejsze mapy, które wskazują trzy zapalne, zdaniem głównodowodzącego amerykańskiej armii w Europie regiony. Po prawej stronie widzimy Syrię, wojsk lądowych w Europie. Po prawej stronie widzimy Syrię. Trochę wyżej na tej dodatkowej mapie widzimy konflikt na Ukrainie, Donbas, z centralnym miejscem, w którym samolot MH17 został zestrzelony. No a wyżej miejsce, w którym jako żywo nie ma żadnych działań militarnych. Cieśnina czy przesmyk Suwalski, 70-kilometrowa granica pomiędzy dwoma. By nie użyć groźnie brzmiącego słowa korytarz. No właśnie. Panie doktorze, co to oznacza? Podobne mapy były w moich publikacjach, w tygodniku w sieci. Odkąd wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska, w szczególności na jednej z map było zaznaczone, był zaznaczony możliwy kierunek inwazji rosyjskiej dla stworzenia połączenia lądowego, korytarza właśnie. Z Rosji właściwej przez Białoruś, którą Rosja uważa za część wspólnego państwa, Związku Białorusi i Rosji rozumianego jako jedno państwo federalne. Zatem stamtąd przez ziemie polskie lub litewskie, albo jedne i drugie, do obwodu kaliningradzkiego. Kryzys imigracyjny w Europie wcale nie maleje, a Unia Europejska oczekuje zamiast od siebie, to od Turcji, lepszego zarządzania granicami. Ankara deklaruje współpracę, ale przedstawia żądania. Europejczycy mówią, że nie chcą u siebie tylu muzułmanów. Myślę, że nie odebrali lekcji, jaką im daliśmy, przyjmując uchodźców zgodnie z naukami naszego proroka i okazując im gościnność. Prowadzimy politykę otwartych drzwi i apeluję, by Unia postępowała podobnie. Czy deklaracja praw człowieka nie odnosi się do uchodźców? Czytaliście w ogóle ten dokument? Dlaczego zgodziliście się więc na ustanowienie komisarza do spraw migracji? Sytuacja, w której setki tysięcy osób przedostają się do Unii Europejskiej przez Turcję, musi zostać zatrzymana. Nie możemy tego zrobić sami. Konieczna jest współpraca z Turcją. Tu nie chodzi o samych uchodźców. To kwestia większa i dotyczy relacji na linii Turcja-Unia Europejska. Mówimy o kraju, który zgłasza akces do wspólnoty europejskiej. Sprawa uchodźców musi być kolejną z agend, na temat których będziemy negocjować przyjęcie Turcji. Współcześnie wspólnoty chrześcijańskie w krajach muzułmańskich bliskie są wyginięcia. Chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Według ONZ co 5 minut ginie chrześcijanin. Te statystyki prezydentowi Turcji są jednak obce. Tak samo jak muzułmańskie najazdy Europy od czasów Konstantynopola po oblężenie Wiednia, jak i uprowadzanie setek tysięcy chrześcijan w imię Mahometa i niewolnictwa. Niejasna jest też polityka Ankary wobec współczesnego kryzysu migracyjnego u jej granic z Syrią. Zdaniem obserwatorów Ankara współpracuje z islamistami w celu wyludnienia terenów graniczących z Turcją, a następnie przerzuca niechcianych syryjskich uchodźców do Europy. Turcja wykorzystuje tzw. uchodźców jako kartę przetargową, by przełamać impas w negocjacjach nad akcesją Turcji do Unii Europejskiej, chociaż zdecydowana większość terytorium Turcji nie leży w granicach Europy. Pobytowi prezydenta Erdoğana w Brukseli towarzyszyły protesty przed budynkiem Komisji Europejskiej. Ten bałagan to dzieło prezydenta Erdoğana, a teraz zapraszany jest przez instytucje Unii Europejskiej, tak jakby nic się nie stało. Przyszliśmy tu, żeby mu powiedzieć, że nie jest tu mile widziany. Japonia i państwa Pacyfiku podpisały kontrowersyjną umowę handlową, która obejmuje swoim zasięgiem 40% światowej gospodarki. Jeśli zostanie ratyfikowana, będzie największą umową o wolnym handlu na świecie. Ta umowa przyczyni się do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa narodowego, a także wzmocni stabilność w regionie. Dobrze by było, by w przyszłości do tego porozumienia dołączyły Chiny. Teraz przyjdzie czas na analizę umowy i zbadanie jej wpływu na nasze gospodarki. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie dokumentu przez rząd i parlament po wcześniejszych wysłuchaniach publicznych. Produkowany przez nas cukier nie był w pełni wykorzystywany w wymianie handlowej z Ameryką. Teraz odnotowujemy wzrost eksportu tego produktu po raz pierwszy od 15 lat.
Nasi eksporterzy uzyskają niemal nieopodatkowany dostęp do rynku azjatyckiego i regionu Pacyfiku. To porozumienie jest skierowane do wszystkich państw Azji i rejonu Pacyfiku. Wykorzystamy wszelkie możliwości, by jego częścią stały się również Chiny. Poza redukcją tysięcy taryf, umowa likwiduje też inne bariery w międzynarodowym handlu. Wiosną amerykański kongres zgodził się na tak zwaną szybką ścieżkę ratyfikacji umowy handlowej, a to oznacza, że parlamentarzyści nie będą mogli wprowadzać do niej poprawek, tylko przyjąć ją lub odrzucić. Umowa transpacyficzna krytykowana jest przez jej przeciwników jako kolejne zwycięstwo Wall Street. Ponadto umowa daje zagranicznym korporacjom, w tym 20 tysiącom w samych Stanach Zjednoczonych, prawo pozywania państw w specjalnych sądach arbitrażowych, jeżeli uznają, że jakiś kraj zakłóca ich działalność gospodarczą. W 2012 roku w jednym z takich trybunałów pod auspicjami Banku Światowego zmuszono Ekwador do sprzedania amerykańskiej firmie naftowej Occidental Petroleum niepraw do odwiertów i wydobywania ropy o wartości ponad 2 miliardów dolarów. Przeciwnicy zarzucają umowie, że przekazuje ona władzę państw narodowych w ręce międzynarodowych korporacji pod przykrywką umowy o wolnym handlu. Jedną z najtrudniejszych do wynegocjowania kwestii jest długość okresu ochrony własności intelektualnej dla produktów farmaceutycznych i kontroli informacji internetowych przez amerykańskie giganty. Największymi beneficjentami porozumienia są firmy stawiające na wysoką technologię. Patrząc na zmiany, jakie ten dokument wprowadza, największe rewolucje czekają przedsiębiorstwa zajmujące się półprzewodnikami i komputerami. Jednym z przedsiębiorstw, które zyskają na tej umowie, na pewno jest Google. Największe kontrowersje dotyczyły kwestii biologii. Wszyscy uczestnicy porozumienia największą uwagę skupili na przepisach związanych z nowymi lekami. Trzeba było znaleźć kompromis między udostępnieniem technologii ich wytwarzania, a okresem ochronnym, kiedy nad tymi kwestiami panuje tajemnica. O transpacyficznej umowie o wolnym handlu oraz o jej geopolitycznych uwarunkowaniach rozmawiano w programie Ekonomia Raport. Co jest ważne, proszę zauważyć, że tam jest gracz typu Wietnam. Otóż jest to wyraźnie przeciwwaga dla rosnących ogromnych wpływów Chin. One w tej chwili zostały wyhamowane ze względu na ten kryzys w Chinach. On jest realny. To nie tylko jest korekta giełdowa na rynku akcji czy obligacji, ale natomiast realny. No Wietnam od dłuższego czasu to są takie małe Chiny. A, no to są małe Chiny. To jest kraj wyjątkowo zdyscyplinowany. To jest ponad 100 milionów ludzi. I mało tego, w większości interesy militarne, polityczne i gospodarcze Wietnamu są sprzeczne z interesami albo ekspansją, ogromną ekspansją Chin. W Azji i w Afryce. Wietnam nie konkuruje w Afryce, ale jeśli chodzi o pewne problemy natury terytorialnej, spory, czy nawet propozycji militarnej, gospodarczej, wyraźnie widać, że Amerykanie być może wyjdą kapitałowo z Chin co i przemieszczą się do Wietnamu. Czy to jest zagrożenie dla Europy i dla nas, i dla tego porozumienia atlantyckiego? W pewnym stopniu tak, dlatego że no, Amerykanie w jakiś sposób odzyskują, ja bym powiedział, płaszczyznę do zwiększenia swojej konkurencyjności i aktywności na rynku azjatyckim poprzez dokoptowanie tego partnera wietnamskiego. Dla Europy jest to zagrożenie, ale w Europie główne interesy, które według Unii Europejskiej, to są niemieckie interesy wewnątrz Unii Europejskiej. I Niemcy nie chcą dopuścić Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii do tego tortu. Oni handlują wewnątrz Unii Europejskiej. 80% niemieckiego eksportu to jest Unia Europejska, z czego Niemcy, szanowni państwo, panie redaktorze, 140 miliardów posiadają nadwyżki eksportu nad importem. To jest kraj dominujący. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki zdobyli Japończyk Takaki Kaita i Kanadyjczyk Arthur MacDonald. Laureaci zostali uhonorowani za odkrycie oscylacji neutrin, które świadczą o tym, że cząsteczki te mają masę. Neutriny to małe, przenikliwe grupy atomów powstające podczas przemian jądrowych. Chcieliśmy pokazać zmiany zachodzące w neutrinach z jednego typu na inny i ich przemieszczanie z jądra słonecznego do nas w naszym detektorze. W tym czasie mogliśmy zmierzyć bardzo dokładnie liczbę neutrin produkowanych w jądrze słonecznym. To istotne dla weryfikacji modeli ukazujących, jak płonie Słońce. Teraz rozumiemy ten proces fuzji bardzo dobrze. To odkrycie zmieniło nasze rozumienie najgłębszych tajników materii i może się okazać kluczowe dla naszego pojmowania wszechświata. Tak uzasadnił swoją decyzję Komitet Noblowski. Nowe badania dotyczące neutrin mogą zmienić teorie dotyczące powstania i przyszłości wszechświata, a także jego struktury. Nagrodzeni fizycy dostaną medale i dyplomy. Podzielą się również kwotą 8 milionów koron.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszam Państwa na prognozę pogody. Witam serdecznie, przed nami zimna noc, szczególnie na Podlasiu, tam tylko 1 stopień, ale już jutro na Podlasiu zanotujemy 10 stopni i tutaj tego słońca będzie najwięcej, więc chociaż to będzie wynagrodzenie tych niskich temperatur. W centrum od 11 stopni w Warszawie do 15 w Poznaniu, nad morzem od 11 w Gdańsku do 15 w Szczecinie, tutaj na terenach górzystych do 11 stopni i najcieplej będzie jutro zdecydowanie na południowym zachodzie, tam 15-17 stopni, najwyższa temperatura we Wrocławiu, a na barometrach 1019 hektopaskali. Biometr jutro będzie korzystny. Dobrej nocy. I tak powoli zmierzamy ku końcowi dzisiejszego dnia. Ja Państwa serdecznie zapraszam jutro na godzinę 22:15 na sumę dnia. Dobrej nocy. We'll be right back.